z Summoners Rift, ale ma to swoją naturalną wadę. Tak zawsze wiesz, co eSports Academy będą chcieli zrobić. I drużyny z dosyć inteligentnymi graczami, Unknown Tank, gdzieś Pyrka, to wszystko, całe to doświadczenie, plus Nachowski, a znam go, ponieważ miałem przyjemność współpracować w RSX Team, tak, oni nie przegapią tendencji. A eSports Academy to jeden wielki schemat. Jeśli go rozczytają, wygrają znowu, bo już mają 1-0 na Akademii. Też przed samym draftem pytanie, które stawiam przed każdym też spotkaniem, biorąc pod uwagę faworytów, czy Wisła Płock jest gotowa na playoffy? W takim stanie, jakim widzimy ją teraz. Playoffy to przejść. Na playoffy jest gotowa, ale... Pokazali, że mogą być. Tak, pokazali, że mogą być w mojej opinii, tylko muszą to potwierdzić. Tak, jeden wygrany mecz czy drugi, to za mało. Chcę zobaczyć w tym meczu usystematyzowany poziom gry i po meczu zasugeruje, czy są gotowi na playoffy, czy nie. Jednak zanim mecz, to oczywiście draft, a draft też jest ważną częścią League of Legends i na to też na pewno drużyna musi być przygotowana. Póki co Talon, widzimy go bardzo często wykluczanego na samą Wisłę Płock, ale czy jest warto? Właśnie to jest interesujące. Raz Butsu zagrał Talonem i to ten jeden raz, gdzie nie został on zbanowany i ta gra nie była fenomenalna ze strony Butsu. Ale czy była zła? Może inaczej, kiedy Butsu dostaje Talona, oczekujemy cudów. To jest nasza nawet medialna presja, kiedy oglądamy Kawsa na Irelię, prawda? Kiedy oglądamy Zoe, Umacisława i tak dalej, i tak dalej. Tak? Dawidsonka na Kale. I z reguły dostarczają, bo hej, jest powód, dla którego banujesz. Tu nie odczułeś tego i tak trochę dostajesz z tytułu historii tego Talona. I też dlaczego? Bo Wisła w sumie nie ma silnych postaci, które boisz się oddać. Więc mnie tak wzrusza, że mnie to Talon, prawda? No, myślę, że nie ma innych priorytetów i to jest raczej argument na słabość Wisły. Jednak priorytetem na pewno jest Thresh w przypadku eSports Academy. Ogólnie w tym drafcie to się wydaje naprawdę ważna postać, bo i Pyrka nim świetnie się prezentował i Mofoski miał na nim swoje najlepsze. Cała Ultraliga właściwie, więc to jest, jest to jedna z niewielu lig, gdzie nie będę krytykował first picku Thresha. W kwestii Mofoskiego na linii na pewno sobie radzi tym Threshem lepiej niż w luźnych momentach, gdzie macie podkładki pod teamfighty, chociaż widzieliśmy jeden bardzo fajny engage na Inspiredzie, ale jednak wczoraj to właśnie głównie były sytuacje na linii, gdzie podziwialiśmy Mofoskiego za zimną krew. Inspired odczuł te huki. Natomiast chciałem tu zwrócić uwagę na wybór Wisły Płock. Brown plus Yasuo to bardzo fajny setup, ponieważ masz podwójną ścianę, jeden ma Windwall, drugi jest oczywiście tarczą, no i masz dodatkowe podbicie, żeby ustawić ultimate, więc może to będzie kompozycja pod Butsu, bo czasami takie Wisła komponuje. I jeszcze jeden plus, Yasuo, póki co bardzo dobry flex pick. Widzieliśmy w rękach Renifera wiele wyborów. Czy zdziwilibyście się, gdybyście zobaczyli nagle Yasuo? Tak, biorąc pod uwagę, że... Zobacz. Ja owszem. Patrząc na jego solo queue i tendencje, tak, Renifer nie zawsze myślał tylko o strzelcach. A ja biorąc pod uwagę, jak sobie radził na niestrzelcach, zdziwiłbym się. Zobaczymy, to nie jest mag. To jest bardzo dobry. Może ma klątwę tylko na magach, a nie tylko na niemarksmanach. Przekonajmy się zresztą w drugiej części draftu, bo eSports Academy, czy ta postać jest wytrzymała? Tak. Czy ta postać ma dużo CC? Tak. Czy ta postać jest dobra w teamfightach? Tak. Lock-in. Bo takie trzy wybory strony eSports Academy, właściwie jak i przez całą Ultraligę. Jedyne, czego mi brakuje, to jakaś dodatkowa forma obrażeń, ale przede wszystkim... Wiesz, czego mi nie brakowało póki co w tym drafcie? Sylasa. Tak. Naprawdę, nie tęskniłem za nim, nie miałem nagle, nie ale bym ty. Zobaczył Sylasa w rękach Chociaż, Unknowna. Chwileczkę, wczoraj Unknown grając właśnie Sylasem... Miał swoją najsłabszą grę. Wywrócił się, ale widzieliśmy, że na linii te obrażenia były dość imponujące. Co więcej, mechanicznie nie zawodzi... Sylas OP. Zostaw go, wywrócił się raz, bo Redemption został zagrany, no kto by się spodziewał? Okej, 2-4, czyli co drugą gierkę wygrywa, ostatnią przegrał, więc... Jeżeli zobaczymy też na tendencję ogólnoświatową, ta postać nie wygrywa zbyt wiele. No nie. Tak, po prostu. W Japonii to jest hit, tak. W Japonii miał 9-1 w pewnym momencie. Co? To musi być OP. No, japoński Sylas musi być jakiś niesamowity. No. Uwolniony kraken. Mamy już koreański transfer, dlaczego nie japoński? Póki co. Wykluczenia strzelców, jeżeli chodzi o krykieta, Sivir oraz Caitlyn, jednak ciągle szeroka gamma tych bohaterów jest dostępna. To co dla Renifera? Wybanowali puszujących carry. To jest tak, Wisła Płock boi się, że oddadzą priorytet na dolnej linii albo chcą go uzyskać. Sivir i Caitlyn po prostu cię puszują. Więc co tu będzie zagrane? Kai'Sa jest real. Są dwa pierwsze wybory, które nam przychodzą na myśl, myśląc w tym momencie o marksmanach. I to wygląda dobrze, tak? Ezreal strzelający za tych wszystkich ścian postawionych przez Yasuo i Brauma. Dodatkowo nie chcesz oddać Ezreala Krykietowi. Po prostu Krykiet się naprawdę dobrze czuje na Ezrealu. Pokazał to wczoraj. Jego trusz od baraże były naprawdę świetne.
ale i na Kaisie i również grywa czasem Vayne. I Vayne jest bardzo dobra jedna na jednego w Ezreala. Ale czy w Renifera? To jest bardzo dobre pytanie. Ale tutaj podświetlany Veigar, dosyć ekstrawagancki wybór, jednak koniec końców będzie to Kaisa. Historycznie dobra postać, jeżeli chodzi w kontrę na Ezreala, ale Tamkench, czyli przygotowują się na masz Teresza, defensywę. Ostudzę twój zamiar. Tak, faktycznie. Potrzebują tutaj w tym momencie midlanera. Ryze dla Zaxa jest takim klasycznym wyborem, może to być Korki znowu. Co w Yasuo w takim razie? Bo tak, zauważmy, że dobry. Wisła odkryła swoje karty. Wladimir jest spoko. Tak, Wladimir trochę oszukuje, on przebiega przez Winwoo, on wbiega w rywala. Jestem z tym okej, aczkolwiek eSports Academy, bardzo, bardzo late game'owy team comp. Tak, ale kto zada obrażenia w 20 minucie tutaj? Nikt. I to jest troszeczkę taki zakład z losem Wisła. Co z tego, że w 20 minucie nie będziemy robili obrażeń, skoro nie będziesz prowokować żadnych teamfightów. Masz całkiem mało engage'u póki co. Dlatego nie podoba mi się Nunu, chciałem to zobaczyć Jarvana. Masz bardzo mało engage'u, więc my będziemy starali się wyfarmić. eSports Academy obudowało się schronem. Pytanie, czy ten schron będzie Wisła forsować. W teorii mają do tego Ezreala, chciałem powiedzieć. Fryderyku. Pozdrawiamy. Niektóre pozostałości wciąż tutaj są. Ezreala, który w około tej 15-20 minucie zadaje kolosalne obrażenia, więc Wisła, czy powinna zagrać w tej grze pod bota? Pod Ezreala granie jest dziwne. Plus, masz na midzie Yasuo. Wczoraj nam pewien ciekawy midlaner pokazał, co może zrobić Yasuo, kiedy dostanie całkiem przypadkowo 7 zabójstw do 10 minuty. Tylko Rekti wgrywa tym Yasuo. Jak często Butsu? Też zdarzało mu się, więc zdziwiłbym się, jakby nie był oswojony z czempionem. Z jakim powodzeniem? Nieprzygotowany. Zgłaszam nieprzygotowanie. Mam 2 w semestrze. Dobrze, jeszcze. Nie pamiętam, by intował. A na Yasuo czyli dobrze, w sensie, jeżeli nie pamiętasz, żeby intował... Na Yasuo? Na Yasuo, tak, bo nawet w tej ultralidze się zdarzały jego gorsze rozgrywki, ale to chyba świadczy nie najgorzej o jego Yasuo. Patrz, ja wam pokażę sztuczkę w tym momencie, co nie? Robię tak. Biorę sobie Wisła Płock, Butsu, top 5 granych bohaterów, ani jeden Yasuo na solo queue. Szok! Zobaczymy, czy to będzie kolejny as z rękawa w wypadku tego zawodnika. Przekonamy się za kilka chwil, przed wami w tym momencie komentatorzy, czyli The Fake One oraz Awahir. To może ja sobie pójdę. Znaczy, wiesz co, są pewne aspekty waszej fizjonomii, które sprawiają, że można się pomylić. Naprawdę można się pomylić, Daniel. Ojejku, moi drodzy, pasza biceps zbanowany. Pasza biceps? Nie, przejdźmy do meczu. Tak. Bo witamy was serdecznie ze stanowiska komentatorskiego. Takie faux pas się zdarza nie tylko tutaj podczas Ultraligi, ale w ramach anteny Polsat Games od 11 marca. I to właśnie charakteryzuje profesjonalistę. Potrafi obrócić nawet największe wpadki hosta w pozytywny aspekt na transmisji. Pozytywnym aspektem dla tego Yasuo będzie chociażby Braum, będzie ten Nunu i będzie również Sylas, który nie dość, że ma własny taki bardzo mały podrzut, to również będzie w stanie zapożyczyć kolejny od Ogierhaka. Ach, wybili mnie bardzo mocno z rytmu, nie ukrywam. Ta banda amatorów. Niekompetencja to jest to słowo, które prawdopodobnie szukasz, więc podrzucam ci je. Podrzuty też będą ważne. Mhm, w przypadku Wisły Płock. I tak jak powiedziałem, chociażby ten fakt, że możesz sobie pożyczyć Explosive Casco to Gierhaka, jeżeli jesteś unknownem, to na pewno będzie miało spore znaczenie. I myślę, że będziemy tutaj troszeczkę szukać tych takich błyskotliwych zagrań z Sylasem. To prawda. Już tyle Sylasów w Polsce było, a żaden z nich nie był jakoś super blisko błyskotliwego. Unknown z uporem maniaka wybiera go po raz drugi. Wczoraj to nie wyszło. Dzisiaj na pewno będziemy obserwować po raz kolejny jego wyczyny na Summoner's Rift. I uprzedził mnie bodajże Rybson, jeżeli dobrze pamiętam, na Twitterze, bo miałem przyszykowaną ciekawostkę, że Wisła w tym kradniesz sezonie... ciekawostki Rybsonowi. Wręcz przeciwnie. Pozdrawiam, Artur. On kradnie mi, bo ja poszedłem z tą ciekawostką dalej niż on, więc uzurpuję sobie prawa do niej. I teraz już tłumaczę, czemu... Jaka ciekawostka, Wisła Płock, jak widać zresztą po wyniku w tym sezonie, nie miała jeszcze tego dnia 0-2. Ani razu. I potencjalnie... Nie miała też 2-0. Tak, to prawda. Każdy tydzień kończył z wynikiem 1-1. Jeżeli chodzi o to czerwone wzmocnienie zgarnięte przez Ogierhaka, tak, i jest teraz wyłapany. Co się dzieje? Pierwsza krepo, tak, dla eSports Academy. Kelner tak od razu.
przekazanie Red Buffa. To jest nietypowe, przyznam. Nie spodziewałem się, że jako Nunu jesteś w stanie być zautsmajtowany przez Ogier Haka na Gragasie. Za chwilkę wrócimy jeszcze tutaj do tej sytuacji z pewnością przy okazji powtórki, ale Ogier Hak ma już drugi poziom, zgarnie kraba, będzie mógł nawet wejść do dżungli przeciwnika po jego blue buffa. I pamiętajmy, że Ogier Hak jest naprawdę jednym z tych głównych architektów sukcesu eSports Academy. Jeżeli widzimy tę formację zwyciężającą, często to są jego ganki, często to jest jego presja i kontrola mapy, a nie reszta linii, gdzie Zax jest dość, jak to określić, pasywnym midlanerem. Myślę, że tak możemy go nazwać. Gank na drugim poziomie? Nieco dyskusyjny oczywiście, kiedy Vladimir nie posiada tak dużego potencjału, no ale mamy powtóreczkę. I zobaczmy to jeszcze raz. Wisła Płoc wchodzi na... To jest na... klasyka. Masz Brauma, wchodzisz level 1. Braum jest real, świetne postaci. Co więcej, Nunu z konsumem powinien być w stanie podbierać buffy. Po prostu kombinujesz tę umiejętność ze smite'em i... Red Buffowi zostaje 70 HP. Powiem tak, to były... To było gorsze niż moja matura z matmy. Tak, tak to określę. A jaki miałeś wynik? Nie pamiętam już, ale jakieś 60 chyba procent, albo 60 parę. Czy to było poniżej moich standardów innych matur, po prostu tak to określę. Tak, było mi przykro. Nieważne. Jasna sprawa. Zostawmy ten etap za nami. Studenci oczywiście również mają go już za sobą. Chciałbym o to zapytać, Tomku, bo po raz kolejny szukamy sposobu na to, chociaż może nie teraz, bo plama zagrana. Bo chyba nie chcę ci dać dokończyć swojego wątku, tak jak wcześniej Wisła nie dała mi również. No, widzisz, to jest najgorsze, bo na przykład ja też mam ten dylemat, że zawsze wpadam w te tornada. Ale a propos, Górna Aleja. nie lubię Jasu, tak żeby sprawa była jasna. Górna Aleja i Sylas. Czy on w tym zestawieniu powinien po prostu wchodzić w te agresywne wymiany, które wiadomo faworyzują go z racji tego, że ZW się leczy? Mhm. Bo zobacz, wygonił w tym momencie Urgota. Urgot staje daleko od creepów. To jest sytuacja wręcz niepożądana dla niego. Mówiliśmy to przy okazji patcha 9.3, że te nerfy na Urgota sprawiły, mimo nerfów na inne postaci, chociażby Aatroxa, może o tym za chwilę? Bo znowu zadymka, znowu akcja tanki, czy będzie miał. Ale ma błysk, déjà okay. vu. Dobra. Ładnie, podoba mi się. Jeżeli chodzi o Górną Alejkę, wydaje mi się, że Sylas po prostu może raz za razem wchodzić w te wymiany. Co więcej, jest w stanie lepiej pushować linię, bo to, co nakreślaliśmy, jeżeli chodzi o Urgota, to jest fakt, że ze względu na dłuższy cooldown na W, oznacza to, że dużo częściej będzie musiał się zdecydować na użycie tej umiejętności, żeby spuszować falę minionów, aniżeli do wymian. Podczas gdy wcześniej, kiedy to W miało krótszy cooldown, bardzo często używałeś go dwa razy na falę minionów. Raz, żeby bardziej pushować, raz, żeby bardziej obijać przeciwnika. Sylas robi trochę jedno i drugie naraz, bo ma obszarową zdolność pasywną. Po każdym użyciu umiejętności jego następny atak będzie wirował łańcuchami, przez co bije AOE. I możesz zarówno pushować miniony, jak i również obijać tego Urgota. Co więcej, wyleczysz się oprócz tego, więc wydaje mi się, że jest to po prostu naturalny stan linii, gdzie Sylas, jeżeli chce, bardzo dobrze kontroluje tego typu alejki. No i zdecydowanie również Annum bardzo pokazuje nam jako zawodnik, że potrafi zdominować. Wysłał w tym momencie Petwolfa do bazy. Rzadko to widzimy, że Urgot jest wysyłany do bazy. I widzimy też na naszych ekranach tą niesamowitą możliwość przepychania linii. Dosłownie kilka umiejętności i już fala creepów na piątym poziomie po prostu spadła, a tych przedmiotów w tym momencie w zasadzie Annu nie posiada. Więc kiedy tylko jakiekolwiek AP się pojawi, a zakładam, że chociażby Road of Ages będzie przez niego budowane, albo drugi Doran, to oczywiście te możliwości w kontekście fal minionów będą dużo, dużo większe. No ale właśnie, jeżeli chodzi o leczenie Sylasa, mamy po raz kolejny tą adaptację w ekwipunku Urgota. Specyficzny przedmiot, który nie pojawia się zwykle na Summoner's Rift, ale w tym konkretnym matchupie widzimy go. Tak, myślę, że są dwie postaci, które po prostu wymagają tego przedmiotu, Soraka i obecnie właśnie Sylas. Są to herosy, które po prostu tak bardzo są zależne od swojego leczenia, że bardzo często chcesz mieć je dostępne. Jego ograniczenie, Ogier Hak widziane przez Totem Wizji, więc ten gank na bocie Rai najprawdopodobniej się nie uda. Mofoski i Krykiet nie sugerują ganku, ale poszli do przodu, co również mogłoby delikatnie zaalarmować Wisłę Płock. Renifer sprawdził, czy przeciwnik znajduje się w krzaku, ten oczywiście zrikolował, nie tracił czasu, przynajmniej tyle dobrego dla eSports Academy. I wszyscy założyliśmy z góry, przynajmniej w predykcjach, że to Wisła wygra w tym spotkaniu, wiadomo. Nawet Marina. Argumentów jest więcej. No to już jest poważny, tak? To jest jedyne spotkanie, w którym nie postanowiła być rebelem i tak postawiła tak jak reszta. To jest ciekawe na pewno, ale właśnie. Czy to spotkanie jest tak zero-jedynkowe? Bo ja bym powiedział, że jest ono jednym z najbliższych w dniu dzisiejszym. Oczywiście oprócz tego ostatniego, który jeszcze za chwilę, ale w tym momencie wyciągnięty Unknown
I co z tego, że naciskałeś przez długi, długi czas na tej linii, skoro pojawił się gang Urgot z szóstym poziomem? I to jest ten słynny właśnie Urgot na szóstym poziomie. Kiedy tylko wbijasz szóstkę Urgotem, bardzo często chcesz wejść w wymianę, a ze względu na to, że to również często jest moment, w którym jesteś w stanie zmienić swojego summoner spella, więc wbijasz szósty poziom Ignite'a i to jest ten słynny Power Spike Urgota, który widzimy już od tak dawna, ale kiedy pojawia się również Ogier Hack z błyskiem oraz Predatorem, to jest prawie 100% zabójstwo i Unknown nawet w tym wypadku nie miał czasu, żeby błysnąć, po prostu został wyłapany. Tak, i to na pewno jest bardzo ważne w perspektywie tej linii. Katalizm zbudowany przez Unknowna, no ale do różdżki wieków czy też innych przedmiotów, które chciałby tutaj sobie zbudować, będzie naprawdę daleko. Mamy powtórkę z tej akcji. Wiadomo, sporo wymian na jego korzyść, no ale tak, duerka zagrana. Wyłapany. W czystej teorii uważam, że sam Urgot by mógłby sobie poradzić. Tutaj. Istnieje prawdopodobieństwo. Albo Ogierhack po prostu bez błysku. Na przykład z samym smite'em, żeby tylko spowolnić rywala i potem łatwiej jest trafić Bodyslama, nawet jeżeli przeciwnik po prostu splaszuje. Ale to nie ma znaczenia. Unknown upadł. Zbyt agresywna wymiana z jego strony, nie posiadając wizji. To jest drobny błąd, jeżeli chodzi o tego bardzo stabilnego top lanera Wisły. I właśnie do tej Wisły chciałbym wrócić, do tego wątku, który podjąłem na samym początku spotkania, bo Wisła Płock ma 1-1 w każdym tygodniu. I tutaj teoretycznie powinni również mieć 1-1, bo eSports Academy na papierze wydaje się być mniej wymagającym przeciwnikiem niż chociażby wczorajsze to było Pride, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, wczorajsze Pride. Mhm. Tak, zgadza się. I jest zawodnik w amerykańskich rozgrywkach pochodzenia koreańskiego. Mówię to oczywiście o Rushu, który również nie miał nigdy tygodnia 0-2. Od bardzo długiego czasu lub nawet od samego początku. Wydaje mi się, że nigdy w NA nie miał tygodnia 0-2. Ale miewał takie 2-0, rozumiem. Miewał, ale to tyle dobrego. Miał bardzo dużo 1-1 do tego tygodnia. W tym tygodniu Echo Fox zrobiło 0-2 i ta jakby dynastia Rusha, jeżeli chodzi o tę statystykę, została przerwana. I pytanie, czy zostanie również przerwana pod tym aspektem dynastia Wisły? Bo tak jak spoglądamy na tą grę, specjalnie nie ma fajerwerków, kilka wymian. Teraz widzimy Wisłę, która bardzo ładnie zgrupowała się wokół Smoka Górskiego. Ogierhack będzie mógł próbować tutaj go podkraść. Zobaczmy, jest sytuacja, w której może zanurkować. Ma wizję całkiem niezłą, 1000 punktów wytrzymałości na Smoku. On się szykuje, beczka! Bez wejścia. Ale nie udało się mimo wszystko. Nunu, po drugiej stronie ciężko jest to podebrać. No i a propos tej gry, która naprawdę w dość wolny sposób nam się rozwija, to na pewno jest dobry sygnał dla eSports Academy, które posiada skalującą się Kaisę, skalującego się Wladimira, ogólnie kompozycję teamfightową. Co, kiedy tak będziemy mieli taką sytuację przez dłuższy czas, bo Wisła w pewnym momencie będzie musiała powiedzieć stop. Musimy podjąć jakieś akcje. I tutaj kompozycja Wisły, jeżeli chodzi o te boczne alejki, ma potencjalnie bardzo dobry split push. To jest ten ukochany Ezreal, o którym już tyle wczoraj mówiłem i o jego możliwościach pushowania środkowej alei. Na jedną z bocznych wystawiasz Yasuo, na drugą z bocznych wysyłasz Sylasa. On jest naprawdę dobry w tych odizolowanych pojedynkach, w tych sytuacjach, gdzie może po prostu naciskać na wieżę, podczas gdy Yasuo chyba naprawdę nie muszę tłumaczyć. Ta postać jeden na jednego jest po prostu nie do zatrzymania i eSports Academy ewidentnie ze swoją kompozycją będzie szukać walk drużynowych. Wladimir, Gragas są to klasyczne postaci, jeżeli o te teamfighty chodzi. Po stronie Wisły wydaje mi się, że tutaj bardziej jakieś mniejsze potyczki. Na przykład Nunu Yasuo, może Yasuo plus Braum z tą inicjacją, a jeżeli już walki drużynowe, no to właśnie. Ta ogromna inicjacja w postaci Śnieżnej Kuli, w postaci Glacial Fisher, no i Ultimate Yasuo jako ten finisher. No właśnie, i Nunu nam się pojawia po raz pierwszy w innych dłoniach niż Syncrofa. O Syncrofie ostatnio było głośno, szczególnie patrząc na naszych użytkowników czatu. No ale właśnie, inne ręce, tanki. Na pewno jest to zawodnik, który równie dobrze mógłby kontrolować, patrząc na swoje doświadczenie, właśnie grę tym Nunu. Tylko pytanie, czy... Bo to nie jest David Swan, to nie jest drużyna, która cała koherentnie podchodzi do grania wokół Nunu. Tutaj raczej mamy kilka niesynchronizowanych akcji. Nie widzimy tej pewności przepuszowania linii, zejścia do dżungli. Ten invade level 1, nawet o nim możemy powiedzieć, ale zobacz, w tej chwili Ogierhack wyłapany, Renifer, Pyrka pojawili się w okolicy Heralda i to prawdopodobnie będzie oznaczać zabójstwo, chyba że nie! Postawiony Control Ward i Mofoski nie był w stanie uratować. Oszustwo z tym Control Wardem, nie mógł się uratować, latarnia nie była dostępna. I to oznacza tego Heralda, bo Wisła Płock zrotowała tutaj z bota nie bez powodu, to właśnie zainteresowanie tym obiektem było dla nich ważne, ale zobacz, że eSports Academy jest w stanie odpowiedzieć i wypychają rywali, jednak ci ponownie na Heraldzie.
No i Mofoski z jego ulubionym trashem. Mofoski, czy będzie tutaj szukał okazji, bo ten Herald spływa bardzo szybko. Bedwolf jest na przedzie. Mofoski, daj hooka. Mofoski, wyłap tankiego. Dokładnie to się dzieje. Jest pierwsze zabójstwo. Również tutaj próba odpowiedzi. Pamiętajmy, że Amnon zamienia się w Urgota i to on tym razem wciąga swojego przeciwnika. Bo co jeszcze chciał tutaj pognać, ale oczywiście nie ma możliwości. Kto podniósł to oko? Oczywiście był to Pyrka. Wspierający klasycznie, można powiedzieć, jeżeli nie robi tego jungler, to bardzo często robi to support. Dwie z pozycji, które najwięcej poruszają się po mapie, a co za tym idzie, mają najwięcej możliwości użycia tego Heralda, więc Wisła Płock ma teraz w swoich rękach bardzo potężne narzędzie w kontekście jakiegokolwiek puszowania na mapie, a biorąc pod uwagę, że złoto jest równe, zaraz może po prostu wystrzelić na ich korzyść, jeżeli oczywiście uda im się gdzieś tego Heralda odpowiednio przygotować. I na pewno będą chcieli bardzo szybko uwolnić Yasuo, bo niestety w tym matchupie, w tym zestawieniu na Vladimira nie za wiele może zrobić, bo Vladimir po prostu gra mega bezpiecznie. I też ma możliwości farmienia z dystansu, tak, w razie o to czego. Chodzi. I dla niego to jest super sytuacja, bo Vladimir chce się wyfarmić, chce zdobyć kilka przedmiotów. Yasuo już na samym laning phase wiemy, że potrafi w niektórych zestawieniach pogrozić. Tutaj nie miał tej możliwości. I teraz w kwestii buildu Kaisy, bo bardzo często widujemy po prostu rushowanego Infinity Edge'a na Kaisie. Dlaczego również te dwa kill-offy, Tomek? W Korei również wielokrotnie popularne widzimy to pytanie. Mhm. W Korei również popularne Blade of the Ruined King, ale no właśnie. Miecz i dwa kill-offy to nie jest receptura na żaden przedmiot, ale jest to receptura na szybką ewolucję Q. Oczywiście Krykiet już w tej chwili będzie miał dostępną możliwość użycia tych 12, a nie tylko 6 rakietek, a wzmocnione Q oznacza lepsze wymiany, oznacza również większy potencjał przy farmieniu linii i kiedy nie kończysz tego Infinity Edge'a na gwałt, jeżeli go nie potrzebujesz, tego typu build jest po prostu dobry, żeby jak najprędzej tę ewolucję zdobyć. Więc nie dziwcie się, to nie jest troll, to nie jest jakiś nietrafiony zakup, to jest po prostu decyzja, którą Krykiet podjął w kontekście tej ewolucji. Tak, dlatego wielokrotnie przy okazji Kaisy będziemy widywać taką itemizację. Nie jest to zdecydowanie nic dziwnego. No i przyjęcie kraba na dolnej rzece to również bardzo dobre dla Wisły Płock w perspektywie smoka, który pojawi się za niecałe 20 sekund. Jest to smok piekielny. Pyrka musi wrócić do bazy, on ma bardzo mało HP i nie wiem, czy to nie oznacza, że Wisła Płock jest tutaj w słabej sytuacji. No i błysk tanki po raz kolejny wygoniony. Mofoski pogroził mu tutaj swoim trashem. Jest to zgrupowanie, na pewno będzie to mega ważne. Bootcamp, rozumiem, tak? Nam się tutaj odbywa. Że pozwolę sobie odrobinę śliwie zadworować Danielu. Wisła Płock ma lepszą wizję, jeżeli chodzi o tego smoka, chociażby przez tego control warda na smoku, ale zobacz, Bedwolf na topie szuka jakiegoś zagrania, Anno musiał flashować, a mimo tego jest bardzo mocno obity. Krabiek nam się zablokował. To są ciekawe zakołybał interakcje. Mhm. Ogierhak teraz wyłapuje tankiego, pamiętajmy, że przed chwilą ten spalił błyski, to może oznaczać tak, zabójstwo, dokładnie tak. Te 12 rakietek, o których mówiliśmy, teraz zapewnia Krykietowi zabójstwo. Chat mnie poprawił, a raczej ciebie. 10 podobne z tych rakiet. Ja nie sprawdziłem. 10? Jeszcze. A, bardzo możliwe. Bardzo przepraszam. Jest bardzo możliwe. Wiesz, to dwie rakietki, to jest mega różnica. Tak samo to, czy klikniesz latarnię, czy jej nie klikniesz, Krykiet jest tutaj zniszczony, ale smok trafia na konto eSports Academy. Bardzo przepraszam użytkowników czatu. To jest prawda, że kardynalny błąd. To jest kardynalny błąd. Wiesz co, bo ja zawsze sobie po prostu mnożyłem razy 2 tą 6, to tak nie działa. Ja bo to 6 jestem. Plus 4, tak, a nie 6. Tak. Ja głuptas. Przepraszam bardzo serdecznie. Ma czat rację. Muszę się tutaj ukorzyć. To prawda. Jest to jeden z nielicznych przykładów, kiedy czat ma rację. I zakładam, że użytkownicy naszego kanału przed telewizorami prawdopodobnie krzyczeli nam. Tak. I mieli rację. I mieli moralne prawo do tego. Zax. Całkiem niezła wymiana. Widać, że ten Vladimir powoli zaczyna już robić obrażenia. Protobelt i sorki w jego ekwipunku. I tak jak mówisz, Danielu, Wisła Płock chciałaby otworzyć środkową alejkę, zwłaszcza, że Herald ma 20 sekund, a tutaj kręci się Pyrka. I chyba to jest ten moment, kiedy powinieneś Herald zacząć go kastować. Gdzie jest Herald? Czekamy na niego. Hashtag Herald. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę bardzo, Pyrka pojawił się na środkowej alei. No i co z niego wyciągną? Bo oczywiście eSports Academy jest stosunkowo dobrze przygotowany. Na bocznych liniach Kaisa oraz Urgot przynajmniej raz uderzy, ale nie wyobrażam sobie, aby ta wieża została zdjęta dokładnie tak, bardzo szybko zneutralizowany ten neutralny stwór. Ale to oznacza, że Wisła Płock za chwilę będzie może czegoś szukać przy tej wieży, bo jest ona na bardzo niskim pułapie punktu zdrowia. Co więcej, tanki będzie próbował łapać Bedwolfa, jest tutaj również Anną. Ten może ukraść ultimate'a, a pamiętajmy, jak jest to potężne narzędzie. No i właśnie, Bedwolf będzie miał niesamowite kłopoty, za chwilę zostanie wciągnięty, dokładnie tak, Erka zagrana.
jeszcze błysnął w ścianę, bo czemu by nie dość, że upadasz, to jeszcze zaliczyłeś to upadasz oczywiście podwójnie. Ten skok na główkę i Renifer, ten Ezreal, o którym mówiłem, że będzie chciał stać na środku, zamienia się teraz w Yasuo. Yasuo uwielbia boczną alejkę, Ezreal uwielbia skalować stojąc na środkowej części mapy i po prostu rzucając Mystic Shoty. To jest wczoraj idealne, mówiłeś o tym. Tak, to jest idealne przystosowanie swoich wyborów do linii. Mm-hmm. Nazywa się to po angielsku lane assignment. Już to tłumaczyłem kiedyś oczywiście na tej transmisji, ale dla tych, którzy może ominęli, pewne postaci czują się lepiej w pewnych okolicznościach i Ezreal uwielbia być na środku, mm-hmm, po prostu czyszcząc falę minionów i skalując z tymi podwójnymi łezkami. Yasuo zdecydowanie bardziej woli być gdzieś tam na bocznej części mapy, pojedynkując się jeden na jednego i szukając jakichś inteligentnych zagrań. A nie wiem, czy widziałeś, co tam się pojawiło w górnej części ekranu. Była taka fajna nakładka, pierwsza cegła. No tak, to, no, ale trzeba się skupić, ten zmysł wzroku a nieco bardziej wyostrzyć. Tak, to prawda, ta pierwsza cegła się pojawiła na konto Wisły Płock, która ma delikatną przewagę w tym momencie w słocie. Wymianę na dolnej alei, wiadomo, że Vladimir w takim klasycznym starciu 1 na 1 nie będzie miał na razie za wiele do powiedzenia. Ale to jest kwestia może przedmiotu czy dwóch. Pamiętajmy, że Vladimir w pewnym momencie po prostu rzuci R-kę, użyje Q i E i zamieni się w pana. A Yasuo w międzyczasie również zamieni się w plamę, bo te obrażenia ze strony Vladimira są potężne i 18 poziom i kilka przedmiotów dla Zaxa to jest ta ziemia obiecana. To jest ten ukochany moment, w którym wiesz jako Vladimir, że wpadasz w teamfight, odpalasz Phase Rusha i po prostu jesteś w stanie siać spustoszenie. I więc czy ta gra nie toczy się za wolno? Bo to jest tylko jeżeli chodzi o Wisłę, rozumiem. Tak, tak. Mówię tu wiadomo w kontekście Wisły, w kontekście faworyta, w kontekście drużyny, która ma szybszą kompozycję do realizacji. Wydaje mi się, że ten Nunu, jego potencjał został nie do końca zagospodarowany. Jestem zdania, że grając Nunu w early game będziesz chciał kontrolować, będziesz chciał walczyć o obozy, będziesz chciał wykorzystywać zdolność konsumpcji chociażby i tak dalej, Bedwolf. Pamiętajmy, że nie ma błysku, a Bucu mocno naciska. Jest bardzo ciekawa wymiana, bo tutaj Urgot również może pogrozić, czy wciągnie go, a niestety, na ostrzu noża. I to wydawało mi się, że Bedwolf będzie w stanie to odwrócić, ale na koniec Bucu po prostu wychodzi z zabójstwem. Co więcej, Zax może być w tarapatach, bo w tej chwili Annus pożyczony ma się to, czy wjedzie po prostu w niego. Dokładnie tak wykręcił. Jest zanurkowanie. Jest również zabójstwo na konto tankiego. A Ezreal dalej farmi i rzucamy stickshoty na środku. Pewne rzeczy się po prostu Danielu w League of Legends nie zmieniają. Nie zmienia się również fakt, że Wisła Płock prowadzi w złocie i ta przewaga rośnie z minuty na minutę, bo jeszcze przez chwilę było to około 1500, teraz zbliżamy się już do 3000 i wygląda to dużo solidniej. Pytałeś, czy nie za wolno? Wisła ci właśnie odpowiada. Bardzo szybka odpowiedź, również bardzo zdecydowana. Jestem ciekawy, jak w tym momencie zrealizują swoją akcję na środkowej alei, bo tą z pewnością również chcieliby otworzyć. Ale kiedy tanki pojawi się z tą kulką, wielokrotnie widzieliśmy, że przy tak obitej wieży nie jest to w zasadzie dość proste do wykonania. Wjeżdżasz z Nunu, kilka autoataków, wieża upada. I powtórzę to jeszcze raz. Niesamowicie ważne w kompozycjach, które grają bocznymi liniami, jest utrzymanie środka. Jeżeli twoja tier jedynka na środku, jeżeli twoja pierwsza wieża, ta najbardziej zewnętrzna, stoi, możesz dużo bardziej grać bocznymi liniami, bo możesz się wysunąć mocno agresywnie na środkowej części mapy i zapewnić sobie bezpieczeństwo, chociażby za pomocą Weezy. Ezreal jest najlepszą, naprawdę najlepszą postacią w tym aspekcie. Jeżeli tego, że ta żywotność Ezreala na pewno ta żywotność jest bardzo ważna. Nieskończoność, jeżeli chodzi o praktycznie... Okej, nieważne. Kulka się po raz kolejny toczy i po raz kolejny R-kę przejął Unknown od Bedwolfa. Czy ją będzie zagrywał? Chyba nawet nie musi. Nie ma tutaj powodu, oczywiście. Chociaż czekaj, patrząc na jego cooldowny, ona gdzieś tam została wciśnięta. Może zbyt wcześnie. Możliwe. To jest oczywiście, pamiętajmy, także możliwość. Kończąc moją myśl na temat Ezreala, ta mana jest praktycznie nieskończona, nie oszukujmy się. Co falę jesteś w stanie jej dużo zregenerować, więc nieskończona ilość Mystic Shotów, jeden za drugim, będziesz tutaj w środkowej alejki broni. eSports Academy powoli poczuło, że ta gra trochę im się wymyka spod kontroli i mam wrażenie, że szukają akcji i odpowiedzi. Akcji, w której to oni zdobędą chociaż jedną strukturę, trochę więcej złota, bo smoka oddają w tym momencie. Jest to drugi na konto Wisły Płock. A Krykiet, który powiedział w puszczonym materiale, oczywiście podczas naszego biurka analityków, że jest lepszym strzelcem niż Renifer, w tym momencie bardzo blisko w farmie, ma mocne przedmioty, więc powoli nam się kreuje ten główny carry dla eSports Academy w tej rozgrywce. Myślałem, że to będzie Zax, potem Vladimir bardzo ładnie skalował, ale zaliczył śmierć i troszeczkę spowolnił. A jeżeli chodzi o Krykieta, zobacz, on nawet wchodzi w tej chwili do przeciwnego lasu, zgarnia raptory wraz z Ogierhakiem i
niedługo będzie Ginso, to jest punkt, w którym Kai'Sa staje się naprawdę mocna, a potem każdy przedmiot to jest ogromne zwielokrotnienie jej mocy. Tak, i Mikołaj tutaj zwrócił uwagę wczoraj chyba na Twitterze a propos True Shot Barrage. Prawie połowa punktów zdrowia zdjęta u Ogierhaka. Jest to dość ciekawa umiejętność, jak to ewoluowało. Ja już o tym mówiłem i wypowiadałem się niejednokrotnie, że uważam, że w obecnym stanie True Shot Barrage jest mega przesadzone. Ilość obrażeń, którą zadaje postaciom, jest po prostu zbyt duża według mnie. Ale zmniejszyłbyś to, czy na przykład przełożył część tych obrażeń na stwory? Trochę a la stary True Shot Barrage. Znaczy myślę, że stare True Shot Barrage było toksyczne z powodów, dla których Ezreal w obecnej mecie jest toksyczny. Stoi na środku, farmi za darmo, bardzo trudno go poskromić, a on skaluje. Kiedyś skalowanie Ezrealem nie było możliwe. Teraz jest ten build pod dwie łezki, teraz masz tyle obrażeń, ale i teraz nie będziesz miał obrażeń. Kłopoty. Renifer jest po prostu martwy, za chwilkę ta RK po prostu wybuchnie. Dokładnie tak, ale Ogierhak, czy on również będzie martwy? Tak jest, mamy zabójstwo, mamy również rozpoczętego Barona. Bardzo szybko nam się ta akcja dzieje i Sports Academy ściąga swoich przeciwników, ale czy zdążą na tą odpowiednią chwilę, czy zdążą na Barona? Najwyraźniej nie, oni nawet o tym nie wiedzą. Jest Baron dla Wisły Płock. Wisła Płock podjęła bardzo dziwną walkę na środku tylko po to, żeby tanki oraz bucy mogli zgarnąć tego na Shora. I to będzie wzmocnienie, ale strata sporej ilości złota, jeżeli chodzi o zabójstwo na kilku z członków. Co więcej, Mofoski mógłby tutaj znaleźć przeciwnika. Butsu to nie był dobry recall. No i czy Butsu przypłaci to życiem? No spójrzmy, błysk już stracony, no i najwyraźniej czy ten kwiatek go uratuje, nie? Dokładnie, shutdown na konto Kriketa i te 10 rakietek go tutaj dotrwało. Podejmujesz wątpliwą walkę we trójkę na środkowej znaczy, alei. Może nie walkę, to było wątpliwe oblężenie, bo byli tylko we trójkę, podczas gdy reszta drużyny robiła na Shora. Kiedy jest taka sytuacja, zgadza się, ale chcesz zobacz mieć presję, ale nie chcesz wystawiać się na ataki. Ale nie wycofali się. Ta pozostała dwójka stwierdziła, że dalej będą walczyć. No i to było to zagranie, które miało podwójne dno. Bo pozostała dwójka robiła Barona. I z jednej strony chciałbyś to pochwalić, bo tak dobrze zamaskowali tego na Shora, że przeciwnik po prostu się nie zorientował. A z drugiej strony straciłeś czterech członków zespołu. Ten na Shor jest na jednej bądź dwóch osobach. Wydaje mi się, że na dwóch. I utraciłeś również wieżę. Wydaje mi się, że ktoś już się zrespawnił, tak to prawda. Więc nie jestem do końca kupiony tym na Shorem. Na dwoje babka wróżyła. Idąc naszym tokiem. Tak, myślę w ogóle, że myślę, że jesteś Mirają takim duetem, który zasługuje na miano duetu przysług po prostu. Więc czat, podrzucajcie swoje ulubione przysłowia. Drodzy widzowie, telewidzowie, możecie również na Twitterze postawać swoje. Możecie pisać listy również, bo wiesz, telewizja również kojarzy się z tą taką formą pisaną. Dlaczego by tylko nie? Trzeba by było podać w takim razie adres pocztowy, a nie on pamiętam. Nie jest publicznie dostępny? Zakładam, że gdzieś może być, ale nie pamiętam kodu pocztowego teraz. Jest chyba 03 coś tam. Nieważne. O tym oczywiście innym razem. Wisła Płock będzie starała się teraz naciskać na wszystkich trzech alejkach. To jest to rozwidlone nacieranie, które już tylokrotnie tłumaczyliśmy. Unknown na bocznej alejce to nie jest ten Sylas pod tanka, to jest zdecydowanie bardziej AP Sylas, a ten radzi sobie z turetami nieco sprawniej i również ma większe szanse przeciwko Bedwolfowi czy Zaxowi, bo po prostu zadaje im obrażenia. Butsu na bocznej alejce, ale Renifer musi uważać, żeby nie było powtórki. No, Perka będzie martwy w tej sytuacji, wyłapany. Chyba, że po prostu ucieknie, bo jest Braumem. Pamiętajmy, że ten skok może być tutaj bardzo ważny, ale nie! Jest ściągnięcie przez Bedwolfa. Coś czułem jednak, że to się nie skończy dobrze, że to nie będzie szczęśliwego zakończenia, tak jak w tym wypadku Sylas. Naprawdę nieźle. I to jest ta adaptacja, o której mówiłem, jeżeli chodzi o build. Dużo prędzej zabijesz Vladimira, kiedy go po prostu zberstujesz, niż tym sustainowym damage'em, jaki zazwyczaj zadaje Sylas. Jannun wieża zapłaci za nią swoim życiem, nawet nie. Nawet jej nie zniszczył. Ani nie bierzesz jednego, ani drugiego. Totalna przegrana. To trochę było już bardziej wątpliwe zagranie, ale na pewno poskromienie Zaxa i skupienie uwagi dwóch przeciwników było warte tego, bo Wisła Płock zyskuje na pozostałej części mapy. Na środku Renifer znowu podgryzał wieżę. Butsu na bocie także czegoś będzie szukał. Mamy oczywiście Ogierhaka, który tutaj pomoże. Predator odpalony na pewno dogonił swojego przeciwnika. Pytanie, czy uda im się go szybko zneutralizować. Również Mofo, w razie czego był zlatarny. Dwóch ogromnych koleś, znaczy jeden ogromny koleś z beczką i drugi koleś krabiak, który także jest ogromny, obaj posiadają CC. Yasuo dużych szans nie miał w tym pojedynku, nie oszukujmy się. Ale jak oglądałem takie filmy, to Samuraj potrafił nawet 40 osobom dać radę. To się nie sprawdza tutaj. Co mam ci powiedzieć, Daniel? Telewizja kłamie czy coś? Filmy nie, kłamie? No.
Skądże? Na tym nie ta fabuła co najwyżej. My nie kłamiemy, to jest pewne i w tym momencie Wisła Płock nie kłamie przy tej inicjacji, bo naprawdę szukają jej bardzo agresywnie. Pierwsze zabójstwo już trafia na ich konto. Anną kajtuje trzy osoby, Renifer będzie musiał to poczyścić. Tak jest, Anną jest martwy, Zak spróbuje wytańczyć, ale oczywiście musiał dostać tą ilość obrażeń, która go wykończyła. Będzie Renifer polował, Mystic Shoty nie trafia. Cricket również fatalna pozycja, ale oczywiście próbuję odpowiedzieć, próbuję zadawać obrażenia. Pyrka na przodzie, ale Renifer dalej nie tknięty. Te wymiany są na ostrzu noża, rozkręca się kula śniegowa, i która leci zaraz kula. Leci. Cricket jest martwy, nie, ucieka jakimś cudem, jeszcze kajtuje jedno zabójstwo dla niego, ale drugiego już nie dostanie. Oczywiście, że nie, Renifer wychodzi tutaj z double killem i ten gorszy AD carry, tym razem górą, to będzie bardzo wiele zabójstw na konto Wisły Płock. Co więcej, starają się przerwać ekologię hakowi, jednak to się nie wydarzy. To może oznaczać wie, że jednak ta fala minionów jeszcze kawałek, a Bedwolf już przy życiu, Zax zaraz również będzie obecny na Summoner's Rift. No i Wisła dużo z tego nie wyciągnął, więc na koniec udało się eSports Academy. Gramy do drugiego Barona. Tutaj mamy przyspieszoną nieco akcję. Nie trafią również Ultimate w międzyczasie od Urgota. Trzeba przyznać, że Ogierhak miał tutaj bardzo ładną beczkę. Rozbił kompletnie przeciwników i gdyby dla eSports Academy istniały jakiekolwiek szanse na ucieczkę przez tę ścianę, prawdopodobnie by uciekł. Anną też kupił na początku bardzo dużo czasu, zadał sporo obrażeń, bo to co widzimy na paskach zdrowia to w zasadzie tylko i wyłącznie jego robota. Nikt jednak tam nie mógł dołączyć, przez co jego akcja poszła na marne. No i mamy powtórkę, gdzie ta kulka się dotoczyła, ale uwaga, Cricket wyciągnął z tego kolejne zabójstwo. I trzeba przyznać, że Cricket starał się tutaj do samego końca, ale przeciwko Ezrealowi jest naprawdę trudno. Jego możliwości gonitwy są po prostu niesamowicie duże. I wiesz co? Ja myślę, że on czuje powoli że może po prostu wygrać tą grę sama. To jest możliwe. I również chciałbym tutaj zaznaczyć Unknowna, bo ten także rozgrywa bardzo solidną solo linię, bo również ten teamfight był imponujący, ale przede wszystkim ten split push podoba mi się w wykonaniu Unknowna. Jednak ja bym chciał sprecyzować, wiesz co? Telewizja kłamie. Ale nie nasza. Nasza nigdy nie kłamie. Nasza wie, co jest grane. Zawsze. I puszcza też anime. Dobra. Tanki wysadził tę sadzonkę. Nie do końca jestem pewien czemu. Wydaje mi się, że mógłby ją zachować na ewentualność jakiegoś naszara rozpoczynanego przez eSports Academy, ale okej. Być może obawiał się o jakiś przeskok w stronę górnej części mapy i dziwne zagranie ze strony studentów. Studenci, którzy w tym momencie znowu w defensywie. Zobacz, że te kilka potyczek było bliskich. Te dwa smoki, które zgarnęli, na pewno dają im sporą przewagę w statystykach, ale jeżeli chodzi o presję na mapie, prawie cały czas utrzymuje ją Wisła. Tak, ale ja po raz kolejny widzę, że eSports Academy wyciąga te infernale. Nie wiem, jak oni to robią, ale to jest dla nich bardzo ważna rzecz właśnie w perspektywie walk drużynowych. I Baron. Gramy na pewno do drugiego Barona. Czy ten drugi Baron odpowie nam na to pytanie, kto wygra grę? Najwyraźniej, ale najpierw przed nim wypadałoby kogoś wyłapać. Pyrka. Ależ Pyrka to dobrze bardzo zagrał. Bardzo ładnie tutaj zagrał. Muszę go naprawdę pochwalić, bo ten Ultimate przerwał inicjację Gragasa. Co więcej, czekał starczą do momentu, w którym Ogierhak może zagrywałby Ultimate'a, ale po prostu obronił się przed atakami. To nie jest dobry Baron. To nie jest Baron, który da zwycięstwo eSports Academy. Cała piątka Wisły Płocki jest już i od jednej, i od drugiej strony. Podkradł tutaj Anną Ultimate od Vladimira, więc ta plama za chwilkę również może zostać zagrana z drugiej strony. No i mamy cofkę. Mamy wycofanie ze strony eSports Academy. A Wisła Płock może po prostu tego naszara przejąć. Zobacz, że w tej chwili Buco oraz Tanki go robią, ale zobacz, co robi reszta Wisły. Oni znowu się rozdzielają na dwa fronty. Mofowski zeskautował naszora i będzie przeszkadzał, a reszta eSports Academy Nashor próbuje bronić. Nashor się zresetował, to jest najważniejsze, ale każdy z drugiej ma swój strony plan. Również mają kłopot zawodnicy eSports Academy. Przecież ten tower jest bardzo mocno bity już teraz. I a propos tego Sylasa kradnącego Ultimate Vladimira, nie wiem, czy widziałeś Fakera. Wyleczył się od dosłownie 100 HP do fulla, grając Sylasem, więc trzeba na to uważać. Buco w tej chwili wyłapuje Mofowskiego i nie ma szans, że on z tego ucieknie. Nashor zaczyna się resetować, ale oczywiście niewystarczająco. 7000, 6000, ten Mountain Drake będzie tu pomagał. Czy eSports Academy w ogóle zdąży? Kłopoty eSports Academy totalnie się pogubili. Baron numer 2 trafia na konto Wisły Płock i ten z pewnością jest już taki spokojny, dominujący, nie było tutaj chaosu. Tu powinny paść inhibitory. A przynajmniej jeden, bo w tym momencie Wisła ma kompozycję, która może bardzo agresywnie zanurkować. Yasuo, trzy przedmioty, widzieliśmy co zrobił z Mofowskim, on po prostu się go pozbył z mapy, wymazał go kompletnie. Infinity Edge, Static Shift, dorzucił do tego jeszcze mało w Malmortius, gdyby Zax miał mu zrobić za dużo obrażeń. Renifer, cztery przedmioty, ta druga łezka stakuje się od dłuższej chwili. Anną także dorzucił tą dużą różdżkę, więc te przedmioty po stronie Wisły są naprawdę, naprawdę silne. I pytanie, czy eSports Academy ma jakąś szansę na to, żeby wygrać
po prostu taką walną bitkę. Na pewno teraz Wisła taki głęboki oddech złapała. Wracamy za stery, nie ma w zasadzie już teraz dyskusji przy tym drugim baronie, kto dominuje w tej rozgrywce, należy ją teraz domknąć, ale mamy inicjację od boku, która jest bardzo ładnie powstrzymana przez Pyrkę, również tutaj zagrany Killerisk przez Krykieta, on próbował wystrzelać Renifera, ale on przeżył, natomiast tego nie możemy powiedzieć o Nunu, chociaż Renifer też nam gdzieś upadł z boku, jest ta trójka zawodników Wisły Płock, oni się powoli pogubią w tej sytuacji, jeszcze wyciągnięty Bucu, czy on zostanie zniszczony, dokładnie tak, kolejne zabójstwa, chciałem powiedzieć, że za sterami z Wisła Płock, ale nagle wyskoczyli z tego statku. I studenci znaleźli tutaj idealne rozwiązanie. Zaczaili się w krzaku, znaleźli inicjację. Po raz kolejny trzeba pochwalić Ogierhaka. Ta beczka sprawiła, że Krykiet mógł doskoczyć do Renifera i zadać mu ogromną ilość obrażeń, w efekcie czego Ezreal upadł. Co więcej, huki od Mofowskiego trafiane w kluczowe cele w ciągu całej tej walki. I to oznacza kolejną wieżę dla studentów. To oznacza drugie życie tak naprawdę, bo Wisła Płock właśnie zmitrężyła Nashora. Tak jest i tutaj totalnie został zaprzepaszczony ten Nashor. Bardzo ładna akcja ze strony Wisły Płock, ale w tym momencie odwracamy totalnie ją na korzyść studentów, którzy przejmują inhibitor. Im się to udało jako pierwszym. No i mamy już tą naturalną presję na środkowej alei. Co dalej? Smog. To z pewnością jest coś, na czym mogliby się skupić zawodnicy eSports Academy. I spójrz na tę beczkę, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Wchodzi Bedwolf, ale to Ogierhak jest królem tego dancingu. Podrzuca dwie osoby i rozbija Renifera za tarczę Brauma. Widziałeś, co zrobił Krykiet? Natychmiastowe Killer Instinct. I ta pozycja była również świetna do tego, żeby po prostu zadawać obrażenia w tym fajcie. Była bezpieczna również, to było najważniejsze. Że mimo tego, że doskoczył do Ezreala, to i tak później mógł kontynuować. A Renifer nam się dopalił już z boku ekranu. Poszli za ciosem. Wiedzieli, że skoro już wykluczyliśmy dwie osoby, mamy przewagę. Mamy również kompozycję, która lepiej się skaluje. No i proszę bardzo. Tutaj myślę, że w kwestii skalowania jest naprawdę trudno się wypowiadać jednoznacznie, ale jedno jest pewne. Vladimir i Kai'Sa w late game to jest duet, którego nie można zlekceważyć. Z kolei Renifer udowadnia, że również Ezreal ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Chciałbym zobaczyć powoli wymianę butów z jego strony. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepszym wyborem są Sorki niż te Ioniany w ostatnim czasie. Mhm. Chociażby w związku właśnie z tym Ultimate. Okej, Tomku, możemy się spierać odnośnie tego skalowania, ale mimo wszystko late game sprowadza się do walk drużynowych 5 na 5. A tutaj szanse będzie miała zawsze drużyna z Vladimirem. I to będą ogromne szanse. W tym wypadku Wisła Płock ma dużo komponentów po to, żeby odpalić Yasuo. A tak naprawdę jest dużo takich zapalników dla Yasuo, ale jeżeli nie uda się otrzymać jakiegoś dobrego ultimate'a tej postaci, to myślę, że mimo wszystko kompozycja eSports Academy po prostu będzie silniejsza. Dokładnie tak. I ta Kai'Sa. Widzimy, że Krykiet zdecydowanie ma misję. Chce tutaj całą drużynę wziąć na plecy. Chcę potwierdzić swoje słowa z tego filmiku wsadowego, bo powiedział, wydaje mi się, że jestem lepszym strzelcem niż Renifer i w tym momencie ta Kai'Sa prawie full build już w tym momencie. I zobacz również na klipy, zobacz na te zabójstwa, zobacz na jego wpływ na rozgrywkę, bo to jest najważniejsze. To jest coś, co jest niezmierzalne statystycznie, niezmierzalne fizycznie. Nie widzimy tego w jego ekwipunku, ale po prostu on dzieli i rządzi w tych walkach. I Krykiet jest naprawdę, naprawdę ważnym zawodnikiem tej drużyny. Tak, ale na pewno ważne by było również to, aby skończył ten swój build, bo Anioł Stróż nam się szykuje w jego ekwipunku. I to na pewno, nawet w perspektywie jakiegoś błędu w walce, może mu wybaczyć tą pozycję, której uratować cztery litery. Pamiętajmy, że przeciwko Yasuo bardzo prędko możesz skończyć jako pierwsze danie. Albo nawet przystawka, bo Butsu będzie miał tutaj apetyt na zwycięstwo. Wisła Płock zgarnie kolejnego smoka, Annum po prostu się nim zajmie, pojawi się również tanki. eSports Academy mocno przyciśnięte, pamiętajmy, że cały czas we własnej bazie. Jeżeli chodzi o wizję, Wisła Płock absolutnie dominuje. Ta górna część mapy kompletnie rozświetlona ich control wardami, podczas gdy studenci mają kilka marnych wardów, które za dużo informacji im nie dają. Tak, i pamiętajmy, że jest to ostatni smok przed Elder Drake'iem, przed starszym smokiem. A przed smokiem, którego już po prostu nie zostawisz przeciwnikowi. To nie jest smok, obok którego przejdziesz obojętnie, ale najpierw baron. Najpierw trzeci baron w tej rozgrywce i minuta do niego. Wiemy, że Wisła lepiej realizowała te barony, inteligentniej do nich podchodziła. Jeżeli eSports Academy starało się do niego jakoś go rozpocząć, to było to raczej wciągnięcie w walkę przeciwników, niżeli spokojne zabezpieczanie tego stwora. Tutaj na myślę, pewno że tym razem warto rozważyć inne zabezpieczenie Nashora niż ej chłopaki, palmy Jana, że robimy coś innego, a wy pójdziecie robić Nashora we dwóch, dobra? Jak za pierwszym razem nie wyszło, to drugi się uda. Za trzecim razem też się nie uda? Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Czyli w tym momencie
eSports Academy zabezpiecza tego barona. Jeżeli historia nas czegokolwiek nauczyła, to prawdopodobnie Urgot i Wladimir są całkiem nieźli w okolicach nasz orbitu. Prawda. Światła analiza. Za to mi płacicie, ale w tej chwili Pyrka wyłapany. Czyżby? Mowowski przyjmuje sporo obrażeń. Renifer zdecydowanie mocno oddaje. Mowowski, połowa punktów zdrowia. Będą się musieli wycofywać, ale również pamiętajmy, że na konto eSports Academy działa ta presja na środkowej alei. Ktoś zawsze będzie musiał odpychać te stwory. No i w tym momencie przepchnięcie środka, zejście pod barona, próba wyłapania. To na pewno chciałbym zobaczyć ze strony eSports Academy. Annun wreszcie podkradł ten ultimate, którego szukałem przez całą rozgrywkę. Nie bawił się w Urgota, nie bawił się we Wladimira. Po prostu powiedział, wiecie co, w sumie biorę beczkę i odpalam Yasuo. Yasuo ma już tyle przedmiotów, że jest po prostu tą maszyną, która musi zaskoczyć i rozwali teamfight. Wiemy, że Butsu to potrafi, wiemy, że jest mechanicznie bardzo uzdolnionym graczem. I jedyne, czego mu potrzeba, to dobra pozycja, i któryś z ultimate'ów trafiający. Czy to od Brauma, czy to właśnie od tego... No, beczka jest idealna. Sylaso Gragasa. Mhm. Ta beczka podkradnięta od Gragasa jest idealna. Ona zawsze potrafi wyłapać wiele osób, przez co automatycznie dociskasz swoją okej, okay. I rozprawiamy na temat tego potencjalnego scenariusza, a Annun po prostu idzie na dolną część mapy i zobaczy, ma w tej chwili Rabadona. Obrażenia przeciwko wieżom ogromne, leczenie ogromne. Nawet tarcza mu tutaj wzrośnie, więc te możliwości Sylasa są coraz to większe. Tak, i na pewno zobaczymy Sylasa w końcu w późnym etapie gry, gdzie w zasadzie będzie miał już wszystkie przedmioty w ekwipunku. To jest pierwszy naprawdę solidny Sylas oprócz Konektiva w Ultralice. Mhm. Trzeba przyznać, czyli że... drugi. Tak, ale tam trochę nie liczę, bo tamta gra była... Mam wrażenie, że tamta gra nie zależała aż w takim dużym stopniu od Sylasa, jak ta gra zależy od Sylasa. Czyli sugeruję, że Annun, jeżeli Wisła by tutaj wygrała, może być potencjalnym kandydatem do MVP. Zdecydowanie tak. Myślę, że na to miano zasługuje, ale również Pyrkę mam w tym momencie na celowniku, bo wydaje mi się, że kilkukrotnie bardzo dobrze powstrzymywał inicjację przeciwnika. Mm-hmm. Mechanicznie też grał bardzo dobrze. Braumem łatwo jest wbrew pozorom spartaczyć niektóre rzeczy. Za wcześnie zagrać tarczę, może spalić ultimate w złą stronę. Kasing nas tego nauczył. Mam nadzieję, że Pyrka do końca utrzyma poziom. A propos Wisły Płock, tanki na pewno słaby, wczesny etap rozgrywki. Nie do końca czuł tego Nunu. Ale wiadomo, że już później się odnalazł, zdecydowanie z całą drużyną rozgrywał. Jeżeli chodzi o Butsu, niewiele mógł zrobić na linii, ale już teraz z pewnością ten Yasuo będzie groził w zasadzie na całym Summoner's Rift. A z drugiej strony jest Kai'Sa. I zobacz, ile ona ma przedmiotów. W tej chwili 5 ofensywnych plus do tego wszystkiego. Chciałem powiedzieć, że Guardian Angel, ale może tutaj Blood Tristera, także totalna agresja. No i a propos agresji, szukałem zawodników Bisu pod Pyrka po raz kolejny. Bardzo dobra deinicjacja. Sporo spalone przez Ogierhaka, bo to jest ultimate oraz błyska. W międzyczasie Annun po prostu zajmuje się inhibitorem i tak jak mówiłem, duża ilość AP oznacza dużą ilość obrażeń do struktur. To jest zgarnięty inhibitor o tak za darmo, podczas gdy eSports Akademi znalazło naprawdę słabą inicjację i wydaje mi się, że tam trzeba było może poszukać nieco więcej walki wizją, może nieco więcej kontroli tej wizji, aniżeli takiego głupiego killer zagrania. Killer Instinct szalone wręcz, wow. Ale niewiele nam daje. Krykiet szuka po prostu czegoś, oni chcą w tym momencie się odgryźć za ten inhibitor, który stracili dosłownie przed chwilą. We czwórkę wchodzą do bazy przeciwnika, to nie będzie roztropne, kiedy nie mają Bad Wolfa w okolicy. On oczywiście teleport dostępny, ale zanim się tam pojawi, mogło być po prostu ryzykownie. Krykiet zaskoczył zdecydowanie. Ale widzisz, jaka ta Kai'Sa jest groźna. Z Blood Tristerem ma po prostu ogromną tarczę, która cały czas sprawia, że ilość punktów zdrowia Krykieta wzrasta. Co więcej, masz jeszcze tarczę z Killer Instinct i nawet ta tarcza z latarki odrobinę tutaj dołożyła. Krykiet nagle stał się niesamowicie groźny. Widziałem tą Kai'Sę na 3 czy ponad 3000 HP, jeżeli wliczymy w to tarczę i zacząłem się zastanawiać, kto wygra w takim pojedynku. 3 zawodników drużyny przeciwnej czy Kai'Sa z Runanem? No i zobaczmy również w na tym pojedynku wygrywa Kai'Sa. Właśnie w starciu z Elder Drake'em, który bardzo szybko spływa, tam chyba nawet do niego nie dojdą zawodnicy Wisły Płock, ale dojdą zdecydowanie do swoich przeciwników. Jest również Erka zagrana od Wladimira, ale to raczej był Annun, który wykastował nią. Mamy wejście na plecy, Wladimir tutaj będzie próbował zadać wrażenia, ale również szybko zneutralizowany został w tym momencie Renifer. Annun zagrana, jest Zonia i
studenci naprawdę z tego nieźle wychodzą. Bucu wyłapany, Krykiet zagrał Killer Instinct, ten oczywiście zszedł z cooldownu. Dwie osoby martwe po stronie Wisły Płocki, to jest aż minuta zanim Yasuo wróci do gry. Krykiet i spółka będą tutaj szukać Zak z bohaterem teamfightu, ale również Krykiet, ale zobacz, jest teleportacja do bazy rywala, Janną tam się pojawia, jednak był na to przygotowany Wladimir. Krykiet i spółka dalej w natarciu. Annu chyba przesadził, a w tym momencie Zak pojawia się w bazie przeciwnika. Studenci idą po zwycięstwo, studenci być może w tym momencie zniszczą Wisłę Płock, na pewno Pyrka już nie będzie żył przy okazji tej rozgrywki. Również za chwilkę upada tanki, Wisła Płock przegrywa to spotkanie. I tak jak o tym mówiłem, wszystkie tygodnie 1:1, Echo Fox to był ten tydzień.